J.K. Rowling, baśnie Barda Billa, opowieść o trzech braciach. Było raz trzech braci, którzy wędrowali opustoszałą, krętą drogą o zmierzchu. Doszli w końcu do rzeki zbyt głębokiej, by przez nią przejść i zbyt groźnej, by przez nią przepłynąć. Bracia znali się jednak na czarach, więc po prostu machnęli różdżkami i wyczarowali most nad zdradziecką Tonią. Byli już w połowie mostu, gdy drogę zagrodziła im zakapturzona postać i śmierć przemówiła do nich. Była zła, że tym trzem nowym ofiarom udało się ją przechytrzyć, bo zwykle wędrowcy tonęli w rzece. Nie dała jednak za wygraną, postanowiła udawać, że podziwia czarodziejskie uzdolnienia trzech braci i oznajmiła im, że każdemu należy się nagroda za przechytrzenie śmierci. I tak najstarszy brat, który miał wojownicze usposobienie, poprosił o różdżkę, której magiczna moc przewyższałaby moc każdej z istniejących różdżek, za pomocą której zwyciężyłby w każdym pojedynku różdżkę godną czarodzieja, który pokonał śmierć. I śmierć podeszła do najstarszego drzewa rosnącego nad brzegiem rzeki, wycięła z jego gałęzi różdżkę i dała najstarszemu bratu. Drugi w kolejności starszeństwa brat, który miał złośliwe usposobienie, postanowił jeszcze bardziej upokorzyć śmierć i poprosił o moc wyzywania umarłych spoza grobu. I śmierć podniosła gładki kamień z brzegu rzeki, dała mu go i oznajmiła, że ów kamień ma moc ściągania umarłego zza grobu. Potem śmierć zapytała najmłodszego brata, co by chciało od niej dostać, a był on z nich trzech najskromniejszy, a także najmądrzejszy, więc nie ufał śmierci. Poprosił o coś, co pozwoliłoby mu odejść z tego miejsca, nie będąc przez nią ściganym. I śmierć bardzo niechętnie wręczyła mu swoją pelerynę niewidkę. Wówczas śmierć odstąpiła na bok i pozwoliła braciom przejść przez rzekę i powędrować dalej, co też uczynili, rozprawiając o przygodzie, która im się przytrafiła i podziwiając dary śmierci. I zdarzyło się, że trzej bracia się rozstali, każdy poszedł swoją drogą. Pierwszy brat wędrował przez tydzień lub dwa, aż doszedł do pewnej dalekiej wioski i odszukał czarodzieja, z którym się kiedyś pokłócił. Mając czarną różdżkę w ręku, nie mógł przegrać w pojedynku, który nastąpił. Zostawił ciało martwego przeciwnika na podłodze, a sam udał się do gospody, gdzie przechwalał się głośno mocą swojej różdżki, którą wydarł samej śmierci i dzięki której stał się niezwyciężony. Tej samej nocy do najstarszego brata, który leżał w łóżku, odurzony winem, podkradł się inny czarodziej, zabrał mu różdżkę i na wszelki wypadek poderżnął gardło. I tak śmierć zabrała pierwszego brata. Tymczasem drugi brat powędrował do własnego domu, w którym mieszkał samotnie, zamknął się w izbie, wyjął kamień, który miał moc ściągania zmarłego z zagrobu i obrócił go trzykrotnie w dłoni, ku jego zdziwieniu i radości. Natychmiast pojawiła się przed nim postać dziewczyny, z którą kiedyś miał nadzieję się ożenić, zanim spotkała ją przedwczesna śmierć. Była jednak smutna i zimna, oddzielona od niego jakby woalem. Choć wróciła z zagrobu, nie należała prawdziwie do świata śmiertelników i bardzo cierpiała. W końcu ów drugi brat, doprowadzony do szaleństwa beznadziejną tęsknotą, zabił się, by naprawdę się z nią połączyć. I tak śmierć zabrała do siebie drugiego brata. Choć śmierć szukała trzeciego brata przez wiele lat, nigdzie nie mogła go znaleźć. Dopiero kiedy był w bardzo podeszłym wieku, zdjął z siebie pelerynę niewidkę i dał ją swojemu synowi, a wówczas pozdrowił śmierć jak starego przyjaciela i poszedł z nią z ochotą. I razem jako równi sobie odeszli z tego świata. Czytał dla Państwa Kacper Gajdur. Do widzenia.